W sali Podhalanka w Krosnowicach odbyło się spotkanie wielkanocne pod nazwą Z jajkiem i zającem. Wydarzenie obfitowało w prezentację stoisk z potrawami świątecznymi. Nie mogło zabraknąć występów zespołów ludowych oraz uczniów ze szkół i przedszkoli gminnych. Drugie spotkanie wielkanocne w gminie Kłodzko, organizowane po pandemii. Ja się bardzo cieszę, że koła gospodyń, rady sołeckie, kluby seniora odpowiedziały na nasz apel. I kolejny rok, kolejny raz jest ponad 20 stołów wielkanocnych, pięknych, przepięknych stołów z tradycjami wielkanocnymi, z posiłkami, z potrawami, ale też i z palmami i wystrojem. Najważniejszy oczywiście jest baranek, symbol chrześcijaństwa i męki Chrystusa, a potrawy, wiadomo, że u nas jest różnorodność, bo ludność jest napływowa, jest różnorodność potraw. Wchodzi też nowoczesność, bo jest to nieuniknione. Przeważają wędzonki, mięsa pieczone, żur. Jest tak przyjęte w naszej tradycji polskiej, że ten żur króluje na stołach wielkanocnych. Oczywiście jajko, krzan, symbol zdrowia, świkła, tradycyjne polskie potrawy, nie ma nic nadzwyczajnego. Staramy się to pielęgnować, przekazywać, żeby to wszystko trwało, żeby się przenosiło, żeby młodzież z tego czerpała przykład. Właśnie wędzonki różnej, no sałatkę jakąś do tego, chrzan z jajkiem czy krem chrzanowy, żeby ta wędlinka wędzona lepiej smakowała. No i co? Dzisiaj tak mało jest robiona galareta, prawdziwa, naturalna galareta, gdzie się kupuje łapkę i ryjek i z tego się gotuje galaretę. Pamięta pan z domu taką galaretę? Właśnie taką galaretę to najlepiej smakuje, gdzie jest tradycyjna, naturalna, bez żadnych konserwantów. To jest najlepiej smakuje. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby podtrzymywać tradycje ludowe, tradycje wielkanocne czy bożonarodzeniowe. Stąd też organizujemy tego typu spotkania. To jest okazja do prezentacji właśnie tych tradycji potraw wielkanocnych, które z pokolenia na pokolenie są przekazywane. I się cieszę, że tutaj było dzisiaj dużo młodych rodziców w związku z występami dzieci, rodziców, którzy mogli podpatrzeć właśnie te tradycje i to, co na stołach dawniej dziś obowiązuje. To jest jedna z moich ulubionych gmin, jeżeli chodzi nie tylko o mój rejon, sąsiednią gminę, ale też i cały Dolny Śląsk. No w gminie Kłodzko tradycje są zawsze na pierwszym miejscu. Nie mówiąc o tych kwestiach infrastrukturalnych, edukacyjnych, bezpieczeństwie, o które zawsze bardzo mocno dba pan wójt Zbigniew Tur, ale tradycja tutaj jest zawsze obecna, czy to przy okazji dożynek, czy świąt Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia. I tak jak dzisiaj spotykają się koła gospodyń wiejskie, poszczególne sołectwa, pokazują młodemu pokoleniu, jak powinny wyglądać obrzędy wielkanocne, co powinno znaleźć się na stołach. To wydaje się takie błahe, prozaiczne, ale w dzisiejszych czasach tego takiego wszechobecnego pędu, pośpiechu, gonitwy, zapominamy o tym, co właśnie nas współtworzy, o tradycji, a to jest obecne tutaj w gminie Kłodzko, dzisiaj w Krosnowicach. Ponadto miały miejsce warsztaty artystyczne i stoiska wystawiennicze. Rozstrzygnięto również konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną i najpiękniejszą pisankę. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Kłodzko.